póki czas. Miłość, śmierć, to co udziałem jest człowieka. Zanieś tam, skąd przyszedłem jeszcze raz. Natura moja czarna i świadomość diabła warta. Pokonać w sobie przeciwieństwa trudno mi. Pamiętaj o mnie, pamiętaj o mnie, pamiętaj o mnie, gdy to wszystko skończy się. Jestem tu tylko chwilę, jestem tu tylko jakiś czas, krócej niż może się wydawać. Jestem tu jeszcze chwilę, jestem tu jeszcze jakiś czas, powiedz mi jak tam jest. Czyli mnie. Wszystkie moje małe i wielkie tajemnice, co rozrywało serce, leczy teraz czas. Pamiętaj o mnie, pamiętaj o mnie, pamiętaj o mnie, gdy to wszystko skończy się. Jestem tu tylko chwilę, jestem tu tylko jakiś czas, chcę niż może się wydawać. Jestem tu jeszcze chwilę, jestem tu jeszcze jakiś czas, powiedz mi jak tam jest. Jestem tu tylko chwilę, jestem tu tylko jakiś czas, chcę niż może się wydawać. Jestem tu jeszcze chwilę. Bednarek, gościem Radia Rodzina. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Dobry wieczór. Dla tych naszych słuchaczy, którzy być może nie wiedzą, to jeden z członków zespołu Atom. Tak jest. I do tego jeszcze wrocławskiego zespołu Atom. Wrocławskiego, dokładnie tak. Rodowitego. Wszyscy z nas, każdy z nas jest z Wrocławia, urodził się tutaj. A nie wiem, czy wszyscy, chyba nie, ale ja tak, na pewno. Tomasz Bednarek, skądniekąd z pewnością naszym słuchaczom znany, chociażby z opowieści o wrocławskim piątym już koncercie na Tekach, na którym zespół wystąpił z powodzeniem, ale zespół Atom to całkiem nowe przedsięwzięcie. Jak powstał zespół, mniej więcej i kiedy?
Jak się ta cała historia zaczęła? Wiesz co, generalnie zespół powstał z potrzeby nieeksplodowania wspólnego, że tak wyrażę, dlatego też się nazywa Atom, i z potrzeby przyjaźni. Wiesz, zespół powstał z relacji kilku fajnych muzyków. Kilku muzyków znanych z wielu takich dość dobrych kapel. Nasz gitarzysta Daniel grał wcześniej w zespole Frysztyk. Ja też udzielałem się w paru zespołach, między innymi Rainforest czy Leaf, który jeszcze do niedawna koncertował tu i za granicą. Nasz perkusista grał z Marcinem Rozynkiem przez dość długi czas. Razem też tworzyliśmy taki ciekawy projekt razem z Pawłem Zareckim z Tagieda, który się nazywał Praisebox. Różne takie muzyczne historie. Natomiast wzięło nas na to, żeby wrócić do starych, dobrych, ciężarowych, rockowych klimatów i zebraliśmy się i zaczęliśmy razem tworzyć bez jakichś wielkich planów i tak dalej, i tak dalej. I z tego wszystkiego wyszła dość ciekawa muzyka. W tamtym roku weszliśmy do studia Custom 34 w Gdańsku, gdzie razem z moim serdecznym przyjacielem Robertem Licą popełniliśmy tą płytę. O tym będziemy pewnie mówić trochę później. Płyta wyszła i ukazała się na rynku 6 października. Już ubiegłego roku, ale całkiem jeszcze niedawno. No i dzieje się fajnie. Dzieje się, tym bardziej, że występ na 5. koncercie na Tekach też przyniósł wiele emocji. Koncert na Tekach znany od wielu lat naszym słuchaczom, chociażby z chrześcijańskiej muzyki. No i muszę zadać pytanie, zespół Atom, mocna rockowa muzyka, no i przy tym wszystkim takie też często wartości w tekstach, chociażby właśnie chrześcijańskie, idzie w parze? Wiesz co, powiem ci tak, muzyka generalnie ma za zadanie być nośnikiem tego, co masz w sercu. Najlepsza muzyka to właśnie muzyka, która znika w swojej formie, a która przenosi z sobą treść. Wiesz, jak poczytasz sobie teksty Atomu, one mówią o życiu, one mówią, to są fajne metafory różne. Ja nigdy nie lubiłem takiego przesłania prosto w twarz, jakiegokolwiek by to było. I zawsze lubiłem tą głębię. Jestem wielkim fanem Kasi Nosowskiej czy Wojtka Waglewskiego. Zawsze podobały mi się te ciekawe zabawy słowem, metafory, które odzwierciedlały emocje, pokazywały serce człowieka z drugiej strony, pokazywały jego słabości, jego życie i tak dalej, ale w taki sposób, który musiałeś sobie przerobić, nie był interpretowany wprost pod tytułem idziemy ulicą, nasze takie trio, a tam jedzie karetka i o, tylko coś takiego bardziej głębokiego. I tak jest też Atom. W taki sposób pisałem teksty, ja jestem autorem wszystkich tekstów na płycie. Z tych tekstów myślę, każdy jest w stanie wyciągnąć coś dla siebie. Tam jest przesłanie, ale tam jest takie drugie pudełko. Trzeba się trochę namęczyć, żeby sobie to zinterpretować, a jeżeli się nie męczysz, to te teksty ci się po prostu spodobają. To bardzo cieszy, tym bardziej, że wydaje się, że dzisiaj o takie płyty dosyć trudno, bo artyści albo starają się nam to wszystko wykładać wprost i nie bardzo próbują tak właśnie, jak to przed chwilą opowiedziałeś. Tekst to jedno, a muzyka, która je uzupełnia? Muzykę tworzyliśmy razem. Ja pisałem riffy, przynosiłem różne takie, no, częściowo składowe piosenek, ale staraliśmy się, bardzo nam zależało na tym, żeby ta płyta była naszą wspólną płytą. Żeby ta płyta była, dlatego że no, nie byliśmy w ogóle nastawieni na to, że tą płytę kiedykolwiek nagramy albo wydamy, więc założeniem zespołu było to, że sobie po prostu pogramy, że zrobimy taką muzykę, jaką zawsze chcieliśmy zrobić, a nigdy nie było okazji spotkać się razem. Więc pracowaliśmy nad tymi piosenkami razem. Robert pomógł w różnych rzeczach takich, powiedzmy sobie, produkcyjno-aranżacyjnych, niektóre rzeczy poukładać i był też odpowiedzialny za brzmienie płyty. Natomiast no, ta muzyka jest to po prostu my, czterech prostych, fajnych dla siebie przyjaciół, którzy lubią siebie, lubią spędzać ze sobą czas, grać, rozmawiać przez instrumenty i dawać muzy innym. To za chwilę o tajnikach produkcji i spotkaniu z Robertem, a teraz sięgamy do płyty i słuchamy. Minus, to jest piosenka singlowa, Minus bez ciebie.
z to utwór, który promuje na singlu płytę, ale płyta zanim powstała to przecież dużo pracy i kompozycje i teksty, no ale także znakomita produkcja. Robert Lica Friedrich, znany naszym słuchaczom i Lux Torpeda, oczywiście Arcanoego, 2TM23, wiele jeszcze innych projektów, które można by wymieniać. Mówisz Robert Lica, mój przyjaciel. No, tak się złożyło. Tak się złożyło, że jakoś tam stanęliśmy sobie na drodze i kliknęło gdzieś tam między nami. To naprawdę fajny człowiek, taki prawdziwy i po prostu się bardzo lubimy i przyjaźnimy. I kiedy nagrywaliśmy takie demo, chcieliśmy nagrać sobie te piosenki, żeby zobaczyć pierwsze trzy, czy coś w ogóle z tego wyjdzie. Poprosiłem go, bo po prostu nie mieliśmy zwyczajnie kasy. Poprosiłem go, żebym mógł nagrać gitarę u niego w studiu. No i tam właśnie, kiedy zrealizowaliśmy te trzy numery, on zapytał, kurczę, to jest fajny materiał. Powiedział, kto wam to produkuje albo wydaje. I zaproponował, że chciałby być producentem. I ja tak, no dobra, spoko, nie? Wiedziałem, że będzie dobrze, bo on ma duże pojęcia takie produkcyjne. I no, z tego wyszły same fajne rzeczy. Mamy płytę. Płyta pokazała się na różnych portalach, także w różnych pismach muzycznych. Mhm. Bardzo dobre recenzje. A przy tym, jakby nie powiedzieć, zespół co prawda złożony z doświadczonych, jak słyszeliśmy przed chwilą, muzyków, ale zespół młody. To chyba duża nobilitacja. Tak szybko zorganizować się z płytą, wejść na rynek, no i jeszcze zacząć tą płytą odnosić sukcesy, chociażby, tutaj musimy wspomnieć, bo przed chwilą o tym rozmawialiśmy, wysoką pozycję wśród tegorocznych, a w zasadzie już ubiegłorocznych debiutów płytowych. No cieszymy się bardzo, wiesz, to jest tak, że ja uważam, że prawdziwa muzyka się zawsze obroni. Nie mamy parcia na sukces, zrobiliśmy płytę, która tak naprawdę gra nam w sercu. Z tej płyty jesteśmy bardzo zadowoleni, jeżeli chodzi o brzmienie, brzmi bardzo dobrze, muzycznie, no każdy lis swój ogon chwali, więc też nam się bardzo podoba. Podoba nam się też bardzo, jak się udało wydać tę płytę graficznie, to była fajna historia z takim bardzo dobrym wrocławskim grafikiem Dawidem Janoszem. Zastanawiałem się mocno, jak oprawić tą płytę graficznie. I znalazłem jego grafiki na Behance. To jest taki Facebook trochę dla grafików światowy. I tam była jedna z jego grafik, która dzisiaj znajduje się na okładce płyty. To był Fryderyk Nietzsche. Taki cały wydzierany, taki, wiesz, taki w różne symbole dzisiejszej i kultury i tak dalej. Tam są jakieś tam symbole greckie, rzymskie, krzyż Chrystusa, różne takie. Jest cały wydziargany w to wszystko i tak naprawdę jest trupem. Na okładce widzimy człowieka trupa. Bardzo mi to zadziałało i bardzo fajnie usiadło z tytułem płyty. Płyta ma tytuł Przypuszczam, że wątpię. I właśnie jest o tym, o takiej słabości człowieka. Nietzsche był dla mnie zawsze takim synonimem człowieka bardzo dumnego. Człowieka, który po pierwsze uważał, że nie ma Boga, że nie ma żadnych takich wartości większych, a po drugie bardzo kiepsko skończył. I na tej płycie widzimy Nietzschego, który jest taki cały pokazany, cały wielki, modny, cały w dziarach i tak dalej, a jak ktoś się przypatrzy, to oczy to zombie. Więc przypuszczam, że wątpię, fajnie usiadło. I wiesz co, Dawida znalazłem na Facebooku po prostu. Wpisałem z tego Behance'a, myślę sobie, kurczę, świetny grafik. Wpisałem go do Facebooka, okazuje się, że kurczę, Wrocław, nie? Odezwałem się do niego na Messengerze i wysłałem mu kilka linków do piosenek i on mówi, aj, świetna muza, chciałbym robić do tego grafikę. No i tak powstała ta płyta. Prosta, fajna, surowa, no, taka jak muzyka. Cieszymy się, dobrze nam to wszystko siedzi razem. I zadziałało. No, bardzo się cieszymy. No, patronat medialny objął Metal Hammer, objął Antyradio, objął no, kilka takich, no, ja nie byłem Top Gitar chociażby i tak dalej. To kiedyś takie rzeczy, kiedy byłem młody. To marzenie. Tak, dokładnie. I to wiesz, i tak fajnie, bo zaproponowali to i rzeczywiście mieliśmy bardzo dobre recenzje i w Metal Hammerze i dość duże wywiady i w Top Gitar i w Gitarzyście i tak dalej, gdzie mogliśmy się chwalić wszystkimi zabawkami, na jakich gramy i tak dalej. Także to takie ciekawe i rzeczywiście ostatnio dowiedzieliśmy się, że
ponieważ zostaliśmy wytypowani przez teraz rok do takiej, do pierwszej dziesiątki najlepszych debiutów. 19 jadę do Warszawy na galę Antyradia, gdzie też to, no, jesteśmy razem z Carly Heads i z jeszcze innym zespołem nominowani do debiutów roku 2014. Nie wiem, czy nie mamy się zamiaru, że tak wyrażę, gonić z takimi tuzami, jak, nie wiem, Dawid Podsiadło i tak dalej. Natomiast to bardzo miłe. To bardzo miłe. Sięgamy do płyty. Jakiego utworu teraz posłuchamy? Piosenka ma tytuł Blisko. Nie ważne, gdzie biegnie świat. Nie ważne, co chce mi
Blisko, nowa płyta zespołu Atom. Sam Atom moją uwagę bardzo mocno zajął. Fizyczne, chemiczne i tak dalej pojęcie okazuje się, że jeszcze do tego muzyczne. No wiesz co, tak, wiesz, Atom, długo wymyślaliśmy nazwę, wiesz, bo takie durnoty powstawały. Wiesz, trudno jest wymyślić nazwę zespołu, która byłaby naprawdę ciekawa, trafna. Bardzo mi zależało, żeby ta nazwa dobrze się działa w języku polskim i angielskim, bo planujemy też angielską edycję. Ja z różnymi zespołami wcześniej, z zespołem Rainforest wydaliśmy płytę swoją w Holandii, na Niemczech, Belgii, tam też graliśmy też klasy koncertowe. Do dzisiaj mamy też tam kontakty. Na przykład pamiętam, jak zabieraliśmy zespół Hulk do Niemiec na różne festiwale, gdzie był zupełnie nieznany wtedy tam. Dlatego też zależało nam na tym, żeby ta nazwa była taka, że tak wyrażę, dwujęzyczna co najmniej. I potem znaliśmy nazwę Atom. To jest trochę śmieszne, bo ja mam ksywę Tom, mam na imię Tomek, więc to jakoś tak się wszystko ułożyło. Fajnie ułożyło. Krótka, taka nośna nazwa, odnosząca się trochę do eksplozji i do takiego ładunku energii. A z drugiej strony Atom to coś, czego nie podzielisz. Coś, co już nie można tego podzielić na więcej. I to nam bardzo kliknęło, bo tym, co nas spaja jako muzyków, jest przyjaźń. Naprawdę lubimy z sobą grać. Lubimy z sobą jeździć i każdy z nas ma rodziny, każdy z nas ma różne zajęcia, tylko basista jeszcze dzisiaj nie jest, jest singlem, że się tak wyrażę, ale być może już też niedługo. Natomiast to jest fajne, bo łączy nas coś więcej niż tylko muzyka. No właśnie, jest płyta, muszą być koncerty. Koncerty to podróże i to właśnie wspólne przebywanie razem. Jak Atom koncertuje? Gdzie was można zobaczyć? Wiesz co, najbliższy koncert we Wrocławiu będzie prawdopodobnie 20 marca. Chcielibyśmy się jeszcze pojawić w Radiu Rodzina wcześniej, żeby trochę po tym koncercie opowiedzieć. W klubie, zdaje się, od Zmierzchu do Świtu będziemy grali. W tej chwili prowadzimy rozmowy i mocno się głowimy nad dobrym tour managerem, nad kimś, kto nie jesteśmy w stanie sami załatwiać tych koncertów. Pojawiają się różne propozycje, pojawiły się kilka propozycji z różnych festiwali. Mamy na oku kilka różnych juwenali od Dni Miast i tak dalej, i tak dalej. Postanowiliśmy też, że z takiej stopy zupełnie podstawowej zgłosiliśmy się też do festiwalu Woodstock jako taki zespół od podstaw. Wysłaliśmy tam po prostu płytę i stwierdziliśmy, nie będziemy używać żadnych kontaktów, żadnych referencji i tego typu rzeczy. Wysłaliśmy tam płytę, zgłosiliśmy się do zwykłych eliminacji, jak każdy zespół z Domu Kultury i mamy nadzieję też na występ na Woodstocku. Jak będzie, życie pokaże. W każdym razie mamy w planie to, żeby pojawić się na wszystkich większych festiwalach muzycznych i też grać klubowe koncerty. To tego życzymy jak najbardziej. No i teraz sięgamy ponownie po płytę, bo już za chwilę o Wrocławiu i o wrocławskich wątkach zarówno zespołu, ale także Tomasza i jego kolegów. A słuchamy? Piosenka nazywa się Nie mogę cię zapomnieć i do tej piosenki wkrótce będziemy nagrywali w wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu klip. Pozostawiam państwa z Atomem. Podobno mieszka gdzieś niebezpiecznie blisko mnie, jak innego świata obywatel. Ukradkiem patrzy, gdy przechodzę obok niej, przed tłumem kryje swoją prawdę. Podobno mieszka gdzieś niebezpiecznie blisko mnie, jak innego świata obywatel. Ukradkiem patrzy, gdy przechodzę obok niej, przed tłumem kryje swoją prawdę. Staję na długo przed świtem, zapach porannej kawy, gwiazd układy zamienia. Przuwa do późna w nocy, zabiera strach i obawy, ciężary nie do ruszenia. Blisko mnie, nieznany numer, obcy adres, zbyt skomplikowany.
do ruszenia. No właśnie, klip we Wrocławiu, Tomasz Bednarek we Wrocławiu, Atom we Wrocławiu. Jak to z tym Wrocławiem? No wiesz, ja urodziłem się niedaleko stąd tak naprawdę. Na Wyspę Słodową chodziliśmy z chłopakami, z kijami, zakładaliśmy tam bazy w krzakach. O. Tak, tak. No, to piękne miasto. Dzisiaj cieszę się bardzo, że moje dzieci mogą żyć w trochę innym Wrocławiu niż ja żyłem. Natomiast no, miałem tu piękne dzieciństwo zawsze. To miasto ma dla mnie dzisiaj niepowtarzalny klimat. Graliśmy koncerty i byłem w wielu miastach w Polsce. Naprawdę we wszystkich największych i z wieloma zespołami przemierzyliśmy tą Polskę na prawo i lewo. I bardzo podoba mi się Warszawa. To jest takie miasto, w którym mógłbym mieszkać. Odnajduję się w nim w wielu różnych fajnych miejscach. Jest tam wiele pięknych miejsc oprócz tego całego natłoku reklamowego. Natomiast Wrocław jest takim miejscem, no, w którym chciałbym żyć. No i to na razie znakomicie się udaje, bo to nie tylko miejsce urodzenia, nie tylko miejsce dzieciństwa i młodości, ale także miejsce, w którym stworzyłeś rodzinę. No i jak się okazuje, wspaniałą rodzinę, bo jest z nami jeden z przedstawicieli rodziny, pana Tomasza. Natomiast, Jonathan, no. No właśnie, uśmiecha się do nas pięknie. Natomiast wiem, że ta rodzina jest niemała. No wiesz co, to tak jakoś wyszło. Gratulacje. No wiesz co, mam dwóch synów i dwie córki. Znam większe rodziny, znam też mniejsze oczywiście. Natomiast, no wiesz, dzieci to błogosławieństwo. Dzieci to wielka radość. Dużo ciężkiej roboty oczywiście. Natomiast no dziś, kiedy patrzę na każde z nich, to Im dalej, tym więcej jest radości, tym więcej jest, no nie wyobrażam sobie dzisiaj innego życia. To jest piękne, naprawdę. Dzieci to też niezmiennie motywacja do naszego działania. Wiesz co, tak, albo do szukania odpoczynku. Tak, z gitarą. Dokładnie, to mam na myśli. Tak, to jest ciężki temat, wiesz, czasem po takich zwykłych, codziennych obowiązkach naprawdę znajduję siebie w miejscu, gdzie biorę instrument do ręki i po dwóch godzinach się budzę, typu, o, już? I tak dalej. To jest świetne, wiesz, pasja jest takim niesamowitym darem, wiesz, gdzie człowiek może wypuścić z siebie wentyl takiego stresu, powietrza i na chwilę gdzieś zupełnie zniknąć. I dla mnie dzisiaj tym jest muzyka. No właśnie, czy tylko muzyka, bo dzieci, koncerty, płyta, rodzina, to wszystko tworzy pewną całość. Pasja bez wątpienia to w tym wszystkim znakomita chwila dla siebie.
Coś oprócz muzyki jeszcze? Wiesz co, moja żona pracuje w takiej wrocławskiej poradni dla dzieci z różnymi dysfunkcjami. Jest pedagogiem właśnie takich dzieci dysfunkcyjnych. No, jesteśmy też we wspólnocie takiej dość dużej, wspólnota chrześcijańska we Wrocławiu, tak to się nazywa. Tam też dość dużo działamy, jest fajna służba dla dzieciaków. Ja robię z nimi taką też fajną akcję, gdzie robimy razem, śpiewamy różne piosenki i tak dalej. Na co dzień jestem dyrektorem kreatywnym w jednej z agencji reklamowych tutaj wrocławsko-warszawskich, można powiedzieć, więc też mam dużo pracy i dużo zajęć. Sam nie wiem, jak to wszystko ogarniam. Gratulacje. To pięknie. Pozostaje muzyka. Sięgamy kolejny raz do płyty. Wiesz co, myślę, że taką radiową piosenką jest piosenka Czas. Wszystko ma tu swój czas. Każdy dzień i godzina. I tą piosenkę chciałem dedykować wszystkim z was, słuchaczy radia, którzy dzisiaj jesteście w miejscu, w którym na coś czekacie, w którym być może nie czujecie się komfortowo, w którym macie jakiś brak i tak dalej, i tak dalej. Wszystko ma swój czas.
każdy swój czas, każdy dzień i godzina. Będzie to, co ma być, policzone jest. Wszystko ma tu swój czas, każdy dzień i godzina. Przyjdzie to, co ma przyjść, czy chcesz, czy nie. Utwór Czas za nami, czas szybko leci, czas radiowej rozmowy też jest nieubłagalny. Tak jest. Co prawda powoli musimy kończyć, ale zespół Atom to całkiem nowe przedsięwzięcie, całkiem nowa płyta, całkiem dobre recenzje, no i całkiem dobre plany. Co w najbliższym czasie zespół chciałby zrobić i w którą stronę zmierza? Wiesz co, na pewno mamy plany związane z koncertami w tej chwili. Wiesz, to jest tak, że nagraliśmy płyty, ale tak naprawdę jesteśmy zespołem koncertowym. Klimat z publiką jest tym, co nas interesuje najbardziej. Wiesz, płyta brzmi fajnie i to jest wszystko, myślę, że każdy słuchać będzie w stanie, jeżeli lubisz rockową muzykę, to na pewno to docenisz. Natomiast dla mnie sensem tej całej płyty jest interakcja z ludźmi, są rozmowy z nimi, jest fajny klimat na koncertach. Tak, bo bardzo lubimy grać i zagraliśmy już tych koncertów trochę, natomiast w tej chwili w planach są kolejne koncerty. Szukamy dzisiaj intensywnie osoby, która w profesjonalny sposób się tym zajmie. Na razie mamy różne propozycje z różnych miejsc, ale chciałbym znaleźć takiego tour menadżera z prawdziwego zdarzenia, który to wszystko opnie. Dlatego, że koncerty są dla nas tak naprawdę takim spotkaniem tej muzyki z ludźmi i bardzo, bardzo, bardzo lubimy grać. Przygotowujemy się też już powoli do tego, żeby robić nowy materiał. Przygotowujemy się też do tego, żeby oprawić ten koncert też multimedialnie, o tym też myślimy, jeżeli chodzi o koncerty. Natomiast no, to są wszystko plany. Póki co taką pierwszą linią frontu, o którą chcemy walczyć, są po prostu koncerty, festiwale, koncerty klubowe i interakcje z ludźmi. Kto przychodzi na koncerty Atomu? Jaka publiczność? Zdziwiłbyś się. Ostatnio graliśmy we Wrocławiu w takim klubie Liverpool i to było dla mnie ciekawe, bo przyszli ludzie z dziećmi. Wiesz, naprawdę, to z kilkunastoletnimi chłopakami i tak dalej, i tak dalej. A najstarsza babcia miała 65 lat. I znała nasze teksty. Zrobiła nam jakieś w ogóle zdjęcia, zrobiła nam jakieś filmy. Babcia, która ma Facebooka w ogóle. Ja nie wiem, skąd ona się tam wzięła. To było dla mnie niesamowite. Z taką energią, z taką... Ojejka, no to ciekawe. Fajne było dla nas to, że mimo tego, że płyta ukazała się niedawno, bardzo dużo ludzi znało już nasze teksty i to jest coś ciekawego. Jest jedna piosenka na płycie, taka najszybsza, najbardziej zwariowana, gdzie jest refren, nigdy nie jest za późno, by znów zacząć, zawsze jest za wcześnie, by się poddać. I tą piosenkę zagraliśmy na drugi bis i ludzie ją śpiewali, kiedy jeszcze schodziliśmy ze sceny, także to było bardzo, bardzo miłe i przyjemne. To cieszy. No super, wiesz, to zawsze nasze koncerty wiążą się też z takim, oprócz tekstów i muzyki, z takim przesłaniem nadziei, przesłaniem, że zawsze jest dla nas istotne, żeby ludzie wyszli z tego koncertu z czymś więcej niż tylko szumem w uszach. To zapraszamy na koncerty. Gdzie szukać informacji o zespole? Gdzie szukać płyty? No i was w ogóle. Gdzie szukać, jakby ktoś chciał do zespołu na przykład coś napisać? Na pewno przede wszystkim działa nasz Facebook. Na Facebooku wystarczy wpisać Atom Official i tam jest. Ewentualnie wejść sobie na stronę Atom Band.
www.pompband.pl. Tam też są wszystkie informacje. Jeżeli chodzi o to, gdzie można kupić naszą płytę, na pewno w każdym sklepie typu Empik, Saturn i tak dalej. Natomiast polecamy też bardzo serdecznie, na naszym profilu na Facebooku jest adres do naszego sklepu internetowego, gdzie płyta jest prawie połowa tańsza niż wszystkich fajnych sieciówkach, gdzie można kupić sobie płytę, koszulkę, epkę i tak dalej za naprawdę bardzo dobre pieniądze i wszystkim polecamy. Zapraszamy was do tego, żebyście wychodzili na, przede wszystkim na nasz profil na Facebooku. Tam są wszystkie najświeższe informacje, on jest cały czas aktualizowany. Są zdjęcia, są daty koncertów, są różne fajne frykasy i też sklep internetowy. A my cieszymy się, że mamy taki zespół we Wrocławiu. Zapraszamy do Radia Rodzina jak najczęściej, szczególnie przed nadchodzącymi koncertami. No i na koniec naszej rozmowy proszę o kilka słów dla słuchaczy Radia Rodzina. Oddaję mikrofon. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Tomek Bednarek, zespół Atom. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.